Dzień dobry, nazywam się Anna Dańkowska i pracuję w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Dziś opowiem o edukacji rówieśniczej dotyczącej zrównoważonej żywności. W Fundacji prowadzimy ośrodek edukacyjny we wsi, w małej wsi na Dolnym Śląsku, w Krzyżowej, około 60 km od Wrocławia. Zajmujemy się edukacją pozaformalną, kierowaną do różnych grup. Dzieci, młodzieży, nauczycielek, edukatorów. Działamy w dużej mierze międzynarodowo, ale również regionalnie. Jednym z filarów naszej działalności edukacyjnej jest edukacja ekologiczna i dla zrównoważonego rozwoju oraz globalna. I ja właśnie pracuję w tym obszarze. W ramach projektu Dobre Jedzenie z Bliska, który realizowałam w zeszłym roku, chciałam stworzyć materiały edukacyjne o zrównoważonej żywności. Do współpracy zaprosiłam Magdalenę Klarenbach z Fundacji Otwarty Plan i razem doszłyśmy do wniosku, że ten temat zrównoważonej żywności dobrze by było przedstawić w duchu edukacji rówieśniczej. To podejście jest mało znane w Polsce, ale właśnie żywność jest takim dobrą podstawą do prowadzenia edukacji rówieśniczej, bo jedzenie to jest taki element naszej codzienności, to jest taki temat nawet namacalny, można powiedzieć. A poza tym też obserwujemy wśród młodych ludzi, że oni coraz bardziej angażują się w działalność na rzecz klimatu. Powstają młodzieżowe strajki klimatyczne i młodym ludziom zależy na tym, żeby mieć wpływ. Dlatego pomyślałyśmy, że to będzie dobry grunt do tej pracy w zakresie zrównoważonej żywności. Do współpracy zaprosiłyśmy dwie szkoły podstawowe, jedną ze Świdnicy i jedną z Wrocławia. Tekst tych materiałów edukacyjnych od początku był poddawany krytyce tych młodych ludzi. Pierwsza wersja tekstu była przejrzana i zrecenzowana przez nastolatki z mojej rodziny, a później, kiedy już zajęłyśmy się prowadzeniem pilotażowej serii warsztatów w szkole w Świdnicy, miałyśmy takich dwóch tajnych obserwatorów, którzy przez całą serię przyglądali się naszej pracy i notowali swoje komentarze, które nam potem przekazali. Tutaj na slajdzie widać, że często byli jakby dosadni w swoich komentarzach i dość szczerzy, no ale to pozwoliło nam po prostu te materiały tak przygotować i tak zmodyfikować, żeby były bardziej odpowiednie do tej grupy wiekowej właśnie nastolatków. I dzięki tym komentarzom byłyśmy w stanie je przygotować do następnego etapu, gdzie w szkole podstawowej w Montessori we Wrocławiu trzy osoby zdecydowały się już pójść na żywioł i przeprowadzić te warsztaty za pomocą naszych materiałów. Był to Franek, Jagna i Natasza, którzy właśnie podjęli się tego zadania. To wymagało od nich dużego zaangażowania, odwagi, a przede wszystkim wytrwałości. I można powiedzieć, że takie podjęcie się takiego zadania mocno poprawia poczucie własnej wartości, wzmacnia samoocenę, a także no, pozwala nabyć nowych umiejętności. Chciałam przeczytać słowa, którymi zaczynamy naszą publikację. Trzymacie w rękach publikację, która kierowana jest do Was, młodych, zaangażowanych osób, które wiedzą, że mają wpływ na otaczający je świat i chcą aktywnie działać, aby go zmieniać. Dlaczego Wy? To właśnie Wy, młodzi ludzie, macie niepowtarzalną możliwość edukowania innych. Jeśli się dobrze zastanowicie, to zauważycie, że tak naprawdę codziennie wymieniacie się informacjami i dzielicie się wiedzą, dyskutując, tłumacząc lub przedstawiając sobie różne idee. Waszym ogromnym atutem jest to, że macie podobne punkty odniesienia, język i sposób myślenia jak wasi rówieśnicy. No i właśnie w edukacji rówieśniczej to jest sednem, ta wymiana w grupie, wymiana wiedzy, wspólne poszukiwania, dociekania, rozwijanie krytycznego myślenia i właśnie na rzecz takiej działalności rezygnuje się z tego autorytetu, który zwykle przypisujemy osobie starszej, bardziej doświadczonej czy wręcz mądrzejszej od nas. Rola dorosłych to przede wszystkim wspierać młodych, dawać im tą przestrzeń, jeśli trzeba, motywować i być w takim pogotowiu.
ale przede wszystkim właśnie oddać im tą przestrzeń i pozwolić młodym działać. Obserwując młodych prowadzących w akcji, mogłyśmy sprawdzić, jak ten tekst pracuje w ich rękach. I tutaj wyszły kolejne rzeczy do zmiany czy do ulepszenia, bo dopiero kiedy oni faktycznie zmierzyli się z tym tekstem i próbowali prowadzić warsztaty, to właśnie można było tego dokonać. Więc ostatecznie z 5 początkowo planowanych warsztatów zrobiłyśmy 7, żeby nie przytłaczać młodych edukatorek i edukatorów zbyt długą formą takich warsztatów. Również znowu to było dla nas takim sygnałem, żeby uważać na język, jakiego używamy, żeby wystarczająco dokładnie opisywać różne ćwiczenia, które proponujemy i unikać takich skrótów myślowych, których my jako doświadczone edukatorki często używamy. Więc ostatecznie ten tekst został przeznaczony dla starszej grupy docelowej. Początkowy miało to być tak 12-15, ale zdecydowałyśmy się na 14-16, widząc, że 13-latki jednak mają trochę trudności w prowadzeniu takich zajęć. Bardzo ważnym aspektem była oprawa graficzna tej publikacji. Jak widać, ona jest taka bardzo kolorowa. Posługiwałyśmy się z naszą graficzką formą kolażu, myśląc, że to będzie takie właśnie atrakcyjne dla młodych ludzi i dbając o to, żeby jakby każda strona była troszeczkę inna, było dużo kolorów, ale też żeby zachować jakby możliwość skupienia się na tekście, bo jednak to jest tutaj ważne. I właśnie, żeby to było atrakcyjne, żeby przyciągało wzrok, żeby nie nudziło, żeby lektura tej książki nie nudziła, a wręcz żeby ta forma graficzna zachęcała do sięgnięcia po nią. I tutaj po tych długich miesiącach, w grudniu zeszłego roku, powstał Przepis na lepszy świat, czyli edukujemy rówieśników o żywności. Na zdjęciu tutaj na slajdzie widać Jagnę i Nataszę, które otrzymały właśnie swoje egzemplarze. Publikacja składa się z takich 3 części. Na początku jest takie wprowadzenie merytoryczne, później rady metodyczne, no i na koniec już ta taka część związana z samym prowadzeniem warsztatów. Plany zajęć i karty pracy. Jeżeli chodzi o tą część merytoryczną, to było dużym wyzwaniem, żeby ją napisać w sposób zwięzły, ale równocześnie zrozumiały, żeby przedstawić takie różne, skomplikowane często zależności i powiązania, nie upraszczać zbytnio i też zamknąć się na tych paru stronach. Więc w tym wstępie merytorycznym poruszamy wszystkie tematy, które później są istotą samych warsztatów, w taki sposób, żeby osoby, które chcą się przygotować do prowadzenia, mogły, korzystając z tego tekstu, zdobyć taką potrzebną, podstawową wiedzę na dane tematy. Więc opisujemy, jak zbudowany jest system żywnościowy, jakie globalne powiązania w nim występują. Mówimy o tym, że często jedzenie, zanim trafi na nasz talerz, jest produkowane w zupełnie innej części świata i później skomplikowanym systemem dystrybucji właśnie jest w stanie dotrzeć na ten nasz talerz. Opowiadamy o tym, jak nasza żywność i jej produkcja zmieniły się w czasie, przede wszystkim ze względu na użycie paliw kopalnych. Zwracamy uwagę na to, że produkcja żywności pochłania wiele zasobów, co ma wpływ na środowisko, jak i na życie ludzi, często w innych częściach świata. Pokazujemy, czym wyróżnia się rolnictwo ekologiczne od przemysłowej produkcji żywności. Zwracamy uwagę też na problem marnowania żywności i pokazujemy, jakie są sposoby na przeciwdziałanie mu. I wreszcie w ostatniej części zachęcamy do tego, żeby podjąć działanie, żeby właśnie wykorzystać tą naszą aktywną rolę w tym ogromnym systemie, tą naszą rolę konsumentów odpowiedzialnych, którzy chcą wpływać na otaczający nasz świat.
Później jest ta druga część ze wskazówkami metodycznymi i tutaj przeprowadzamy naszych odbiorców krok po kroku do tego, żeby móc przygotować i przeprowadzić zajęcia. Więc wyposażamy ich we wszystkie narzędzia niezbędne do pracy z grupą. Pokazujemy, jak wspólnie budować kontrakt współpracy, jak podzielić się rolami w zespole, jak radzić sobie z potencjalnie konfliktowymi czy też trudnymi sytuacjami. Można też tam znaleźć wskazówki takie już czysto organizacyjne, jak ułożyć krzesła w sali, albo jak realizować myśl ekologii w realizowaniu swoich warsztatów. Spośród wielu kwestii, które są powiązane z zagadnieniem zrównoważonej żywności, wybrałyśmy parę takich, które pokażą ten problem z wielu różnych perspektyw. I przeprowadzamy uczestników i uczestniczki przez te materiały, posługując się różnymi formami pracy. Więc jest tutaj praca z tekstem, praca z filmem, obserwacja, tworzenie reportażu, mapy myśli, a także dużo takich działań opartych na naszych zmysłach, więc dotykanie, jedzenie, no i wreszcie też gotowanie. No i ta wspomniana przygotowanie wspólnie kampanii. Więc pierwsze i drugie zajęcia to jest takie zarysowanie tematu. I tutaj wychodząc od empirycznego doświadczenia jedzenia potraw w ciemno, potem przechodzimy do tego właśnie, od tego naszego talerza do całego świata. Pokazujemy, skąd jedzenie pochodzi i uwrażliwiamy na to, że często to jest właśnie długa droga i że ten system jest skomplikowany. Prawdziwe koszty żywności na tych zajęciach pokazujemy na przykładzie awokado, jak nasze przyzwyczajenia konsumenckie wpływają na środowisko i na życie ludzi, czasem gdzieś bardzo daleko. Później, kiedy już wiemy, jakie duże koszty środowiskowe i społeczne wiążą się z naszą żywnością, zwracamy uwagę, że często ta żywność jest marnowana. I tutaj pokazujemy przyczyny tego zjawiska, skutki, skalę, no i też pokazujemy sposoby, jak można przeciwdziałać temu marnowaniu. Jednym ze sposobów jest życie w zgodzie z zasadą zero waste, czyli unikanie produkowania odpadów, również w kuchni. I tutaj jest takie smakowite warsztaty, gdzie młodzież właśnie przygotowuje jedzenie, wspólnie przygotowuje jedzenie z resztek. I wykorzystując takie nietypowe składniki, jak na przykład suchy chleb albo liście selera naciowego. Później jest pora na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego i tutaj bardzo mocno stawiamy na taką własną eksplorację, zaciekawienie się tym miejscem, poznanie go właśnie wszystkimi zmysłami i zostawiamy taką formę otwartą reportażu. Trzeba dodać, że w gospodarstwie ekologicznym rolnik lub rolniczka mają tutaj bardzo dużą rolę, bo od nich zależy, w jaki sposób przedstawią dane miejsce i przyjmą grupę. I ostatnie zajęcia to jest już takie zaproszenie do tego, żeby młodzież przeanalizowała te różne problemy, zagadnienia związane z żywnością i wybrała jeden, który będzie zgłębiała i o którym przeprowadzi kampanię czy jakieś działanie. I tutaj widać na tej nieco krzywej, ale wciąż pięknej marchewce, że ona jest pomocna do tego, żeby zaplanować sobie te działania i jakby przeanalizować problem. No właśnie zaznaczając, chciałyśmy tutaj zaznaczyć tą naszą rolę jako odpowiedzialnych konsumentów, nawet jeżeli niepełnoletnich wciąż. Więc tak, jaka lekcja płynie z tej naszej przygody? Na pewno jeżeli chodzi o tworzenie takich materiałów edukacyjnych kierowanych do młodzieży, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, żeby nie infantylizować zbytnio, nie upraszczać za bardzo, ale jednak zachować taki prosty i bezpośredni przekaz. Pokazywać różne złożone zjawiska,
w taki przystępny sposób. Tyczy się to zarówno języka, jakiego używamy, jak i tych wiadomości merytorycznych, również opisu danych ćwiczeń i tych wskazówek metodycznych. To wszystko musi być dostosowane do naszego odbiorcy czy odbiorczyni. Więc ćwiczenia nie mogą być zbyt skomplikowane, zajęcia nie powinny być zbyt długie i właśnie dając taką dobrą bazę merytoryczną i metodyczną, możemy mieć większą pewność, że młodzi ludzie poczują się jakby w stanie prowadzić takie zajęcia i zdecydują się na taką przygodę. Rola dorosłych w tym procesie to przede wszystkim wspieranie młodych. Może czasem motywowanie, służenie radą, ale tylko jeśli młodzi poproszą. Przede wszystkim chodzi o oddanie im tej przestrzeni. Edukacja o zrównoważonej żywności okazała się bardzo dobrym polem do realizowania edukacji rówieśniczej, bo jak już wspominałam, żywność to jest taki bliski nam temat, jemy codziennie, to nie jest nic abstrakcyjnego. Żywność to, można powiedzieć, nawet taki namacalny temat, który można łatwo poznawać za pomocą zmysłów. I na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, powtórzyć, że właśnie ta nasza rola, mimo że ten system żywnościowy jest duży, skomplikowany, to my naprawdę mamy aktywną rolę do odegrania. I z tym chciałam nas zostawić. Materiały edukacyjne można ściągnąć tutaj z podanego linka. Będę wdzięczna za wszelkie komentarze, uwagi czy pytania. Tak, w tym momencie, w normalnych warunkach, nastąpiłaby teraz najciekawsza część mojego wystąpienia, mianowicie Państwa pytania. No niestety nie jesteśmy w stanie mieć takiej żywej interakcji, dlatego mam nadzieję, że wyczerpałam temat, a jeżeli nie, to zapraszam serdecznie do kontaktu mailowego. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Państwu za uwagę, źródłom za zaproszenie i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w działaniu na rzecz lepszego świata. Dziękuję.